na kopalni Niwka w Śląsko-Dąbrowskim Zagłębiu Węglowym. Wśród zalogi Niwki nie brak przodowników pracy. Najznakomitszym z nich jest Szczepan Blaut, kawaler orderu Sztandar Pracy pierwszej klasy, który w ciągu 26 miesięcy wykonał zadania planu sześcioletniego. Wraz z rębaczem Stefanem Wójcikiem zobowiązał się Blaut na urodziny prezydenta zrealizować plan roczny do dnia 1 maja. Z inicjatywy pisma Trybuna Robotnicza odbyła się narada, na której Szczepan Blaut opowiedział przodującym górnikom o swoich metodach pracy. Za przykładem Blauta wykonamy przedterminowo zadania planu sześcioletniego. Pod takim hasłem pracują przodownicy górnictwa. Franciszek Bączak z kopalni Generał Zawadzki podniósł wydajność do 145% normy. Na kopalni Zabrze Zachód kombajnista Jakub Osowski zobowiązał się, że wraz ze swoim zespołem osiągnie 35 ton węgla na roboczodniówkę. Rębacz Władysław Bożek z kopalni Sośnica bierze udział we współzawodnictwie o tytuł najlepszego górnika. Coraz potężniejszym strumieniem płynie węgiel. Władysław Bożek osiąga przeciętnie około 300% normy. Dzienny zarobek 185 zł. 3 kwietnia jako drugi po Blaucie Władysław Bożek zameldował prezydentowi o wykonaniu zadań planu sześcioletniego.